Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Chciałem rozpocząć odcinek, ale coś takiego mi wyskoczyło. Witam was tutaj, cześć, czem znasz i zapraszam was teraz na kolejny odcinek z Wiskitka z PlayStation 4, Kraina Tornad. Jak widzimy, nasz przemysł rozwija się całkiem nieźle, mamy już zakład produkcji pelitu z biomasy, fabryka mebli, to się przyda, magazyn trocin, baraki dla mieszkańców i mała szkoła leśna. Od tego sobie zaczniemy i za chwilę przejdziemy do budowy starego miasta, bo widziałem, że was to zainteresowało. I nie powiem, że nie, mnie też nie. Bo mnie też oczywiście tak. Jakieś dziwny ten język teraz tutaj wyszedł, ale dobra, tak czy siak. Także tutaj sobie postawmy baraki, bo to jest jeden z moich ulubionych budynków. Dzięki niemu nasze tutaj są wyedukowani i tak dalej. Natomiast po drugiej stronie sobie postawmy ten nasz nowy budynek do przetwarzania. Ona produkuje drewno budowlane i to też jest jeden z dobrych pomysłów. No ma, może aż tak daleko, ja chciałem tutaj głównie w tą stronę to budować. No ale widzimy, jak to się na razie buduje, tak? Buduje się, jak to się buduje. Więc na razie niech tak będzie już. Tak. Bo kolejne lasy tutaj to już zacznę sobie za jakiś czas już budować. Dopiero jak będziemy mieli ten, a ten jest od poziomu trzeciego. Więc sobie poczekamy do poziomu trzeciego, to jest od poziomu czwartego. A to jest od poziomu piątego. To sobie poczekamy na razie, aż nam tutaj się to zacznie dalej budować, więc dobrze. No i tak, one tutaj czekają. Mamy też do postawienia fabrykę mebli. Się bardzo zastanawiam, czy ją dzisiaj sobie postawić gdzieś. Ale, czekajcie, zobaczmy w ogóle, jakich ona jest wielkości. Fabryka mebli, ona jest... Wiecie co? Ja nie chcę nic mówić, ale stare miasto z tym miastem, ale fabryka mebli na starym mieście... Nie brzmi to jak zły pomysł, biorąc pod uwagę, że to tak trochę się kojarzy z starszymi rzeczami. Dobrze, po kolei. Stare miasto zaczniemy sobie od tej alei. Ją sobie tutaj przyciągniemy tutaj dalej. I stare miasto nie będzie okrągłe jak tutaj większość naszych dzielnic, będzie faktycznie głównie z takich prostych uliczek i tak dalej. I co najciekawsze, aby podkręcić charakter naszego starego miasta, zbudujemy je z... Uwaga, możecie się nie spodziewać tego, co teraz powiem. Z wałami przeciwpowodziowymi. One takie dodają, jakby to były takie, wiecie, mury obronne czy coś. Mury obronne też są w Skylinesach jako osobny budynek, lecz nie jestem przekonany, czy jakkolwiek byłbym w stanie go wykorzystać tutaj. Nie wiem, czy... Może inaczej, nie wiem, czy ja go mogę wykorzystać tak normalnie. Zresztą, czekajcie, zobaczmy. Mamy Park Life. Czekajcie, czy to był Park Life, czy to było tutaj? Nie, tu są kamienie, to jest to, to nie. Czekaj, a tu może nie? Znaczy, tu mamy takie mury, ale to jest bardzo wysokie. Czekajcie, tu może tu... Tak, to będzie tu. No mamy multum obiektów, które możemy sobie postawić. Bo nawet takie płotki małe, no to ich nawet nigdy nie zobaczymy. Moim ulubionym obiektem, jaki można sobie postawić, to jest latarnie. Znaczy, jednym z ulubionych. Jak na przykład mamy jakieś pętle czy coś, to można sobie postawić latarnię. Albo na przykład tutaj. I dzięki temu będzie jeszcze tutaj jaśniej. No, nie, oczywiście nie o tym teraz chodzi, śmietniki. Dobrze, czy mamy tutaj coś takiego? To na pewno będzie trzeba postawić, bo to jest takie typowe dla takich właśnie dzielnic. Ale nie widzę, zobaczcie, niestety chyba nie można. Chyba w wersji bezmodowej nie możemy tego wyjąć, bo to jest w grze, żeby nie było. Ale jest schowane, no tak, niestety. Szkoda, szkoda bardzo, no bo byłoby to miło. Coś takiego sobie pokręcić. Ale oczywiście postawimy sobie na przykład tam katedrę, teatr, czy inne budynki unikatowe. I tak jak mówiliście, większość z was pisała, będą tam oczywiście sobie zrobimy bambaje, no bo bambaje będą tutaj dobrze podkreślać ten charakter. Dobrze, tutaj zacznę już usuwać sobie te ścieżki, bo ich tutaj nie będzie, one tylko były tymczasowe, póki tutaj, no, nie było tej drogi właściwie. Więc tak. I do dzielnicy zamierzam wpuścić, zobaczymy. Prawdopodobnie do tej dzielnicy będzie wjeżdżać i bambaj, i kawałek trolejbusa, który będzie mieć gdzieś tam pętlę. Ten tutaj co jedzie i on sobie zawróci. Nie mam odpowiedzi na moje jedno z pytań, czyli czy budujemy tam pociągi. Więc jak będziecie mogli odpowiedzieć na to pytanie, to bardzo chętnie. I wtedy będę wiedzieć mniej więcej co i jak i gdzie i w ogóle. Bo aktualnie się po prostu jeszcze zastanawiam. No, w sensie inaczej, nie dostałem odpowiedzi takiej jednoznacznej. To może w ten sposób. Dobra, tutaj musimy sobie to podłączyć, więc dajcie mi chwilę i to sobie podłączę.
No i proszę bardzo, mamy coś takiego, to na pewno nam się tutaj przyda. Przystanki bambajowe zostały postawione, tutaj zejście takie trochę nietypowe, ponieważ po drugiej stronie nie mamy faktycznie, no wiemy czego, zjazdu. No ale to jest chwilowe i tymczasowe, o i mamy wschód słońca, o, ale ładnie, proszę bardzo. Dobra, ale my nad starym miastem mieliśmy się zająć, więc najpierw zanim stare miasto tutaj sobie postawimy, to sobie zrobimy tutaj tą o to, tak dokładnie. Dzięki czemu będziemy mogli sobie dokładnie zobaczyć co, gdzie i co się... Najpierw po prostu chcę tutaj zrobić jeszcze miejsce dla mieszkańców, bo wiem, że oni tutaj będą chcieli się budować. A nie chcę im po prostu zabierać tej możliwości, skoro zawsze się tu budowali, to niech się zawsze tutaj cały czas budują. Także tak i tak i tutaj wyłącz światła. I tutaj te drogi powinny być jednokierunkowe, z tego co pamiętam, a ja zmieniłem to ostatnio, że one nie są jednokierunkowe, więc teraz to zmienimy. Tak, to jest w tą stronę, a tu będzie w tą stronę. Dobra, to powinno nam tutaj już trochę zrobić porządków, powiedzmy. Czy zastanawiam, czy ta biblioteka tutaj mi nie będzie za duża. O, udało się. Udało się z biblioteką, no to miło bardzo. Dobra, dalej, ten trolejbus tutaj on na pewno będzie musiał na chwilę przynajmniej pójść na pauzie, bo nie jestem w żaden sposób przekonany, że uda mi się tutaj to zrobić z nim, dlatego sobie zrobimy to wręcz w ten sposób. Będzie zupełnie dużo prościej dzięki temu. O, i tutaj widzę, że jest podłączenie. To sobie zrobimy, bo tutaj będzie jedna dzielnica taka ekstra jeszcze obok, więc to akurat by mi pasowało. I tak, ta ulica, tutaj coś ta droga nam też zakręca dalej. No, powiedzmy, że całkiem dobrze się tutaj te siatki nam podłączyły. Powiedzmy, może w ten sposób, powiedzmy. Nie wszędzie idealnie, ale nie będziemy wybrzydzać, zresztą tutaj z tego co pamiętam i tak jest trochę tam poskręcane z tymi środkami tutaj w tych miejscach, więc niech będzie tak jak jest. No i tak, tutaj sobie dojedziemy do tego miejsca, tutaj na pewno będzie połączenie, ale po prostu ze względów aktualnie, że nie mam pomysłów jeszcze jak to puścić i ten Teges, to my sobie tutaj dopuścimy ten nasz trolejbus tąże drogą. I on po prostu będzie sobie w ten sposób zalatać, bo nie wiem jeszcze gdzie go puścimy do naszej dzielnicy, wiecie. Stare miasto to ja sądzę, że nie będzie projekt na jeden odcinek, tylko na trochę więcej. Także tak, w ten sposób sobie zrobimy i ten nasz trolejbus sądzę, że... Tak, bo on tu miał te dwa przystanki. Sądzę, że kolejny na pewnie będzie gdzieś... W sensie... Dobra, zróbmy jeden sobie tu przystanek. I drugi może na razie tutaj. No, sądzę, że nie będzie to aż takie chyba złe. Albo ten, na co przyciągniemy tutaj, to będzie nam więcej trochę ludzi się zgadnąć. Dobra, to mamy zrobione. Tak, tutaj miała być dzielnica handlowa, a tu miała być dzielnica mieszkalna, więc tak też sobie pozostawimy to. Tu przy okazji dzielnicy zrobimy. Zaraz wam pokażę, jakie dzielnice, bo tu właśnie nasze stare miasto będzie się głównie opierać na tym, że to będzie zupełnie inna dzielnica. W sensie z przepisami i tak dalej. Rzadko z tego korzystamy w moich miastach, bo... Sądzę, że przepisy bardzo dużo pieniędzy ściągają z konta i dopóki nie ma się na przykład miasta typu Industries, to jak dla mnie przepisy to tylko zabierają pieniądze. Nie, nie, oczywiście to tak nie jest tylko i wyłącznie, ale jest to na pewno jeden z takich powodów, bym powiedział, czy coś. No, zresztą sami wiecie. No, ma tu sobie zrobimy podłączenie, tam nie będzie tych ścieżek, to trudno, ale będą budynki, to chyba będzie lepsze, tak mi się wydaje. Zresztą zobaczymy zaraz, jak nasi tutaj mieszkańcy będą na to reagować. Jak jest tutaj ze schronem, bo jeden schron pamiętam, że był, czekajcie, nie to, tylko schron i jak wejdziemy sobie chyba w niego, o w to. Okej, okay, i on jedzie tam dalej, a tu nie ma nic. No dobra, niech będzie. Tak, bo ta dzielnica chyba w sumie bardziej potrzebuje tego schronu niż ta. Tak, bo ona nie ma niestety własnego schronu. Dobra, niech będzie. W ogóle dzielnica Stare Miasto to będzie dzielnica Prestige VIP. Od razu wam to mówię, to będzie dzielnica Prestige VIP. Dobrze, no i zobaczmy po pierwsze, czy jest jakieś zainteresowanie tąże ulicą nową, którą właśnie przed chwilą otworzyliśmy. Jest, od przemysłu. No tak, bo przemysł miał jeszcze swój własny tutaj wjazd, ale ostatecznie nie ma tego. Swoją drogą ta linia jedna krótka, która się ciągnie stąd i jedzie do tej pętli, ta tutaj, to ona jeździ tylko i wyłącznie w ciągu dnia, no bo ma blisko zajezdni i stwierdziłem, że nie ma sensu jakoś tutaj jeszcze bardziej to wykręcać. Mamy nasze zakłady i czy one coś tu już produkują bardziej? Czekajcie. Po pierwsze, czy tutaj jest, zwiększa trochę naszą produktywność? Miło. Natomiast, czy ty tu, pracownicy 22, pokaż mi może jakie wyglądają zarobki. Jesteśmy na minusie jeszcze chwilowo, ale to jest chyba chwilowe. Sądzę, że niedługo będziemy już na plusie.
I tutaj póki co meble latają. Mamy bardzo dużo osób tutaj jeździ tutaj do pracy. Mamy tu przy okazji elektrownię, nie wiem czy to widzieliście. Postawimy ją, stwierdziłem, że może się przydać. Dobrze, już bez zbędnego gadania przejdźmy do dalszej części. Tutaj jest ten tamten wiadukt pieszy, pieszo-rowerowy, ale on nie wiem jak długo będzie się tam jeszcze utrzymywać, więc do niego się nie przywiązujmy. Dobra, to tak, po pierwsze chciałbym to stare miasto, żeby było w miarę pośrodku tej dzielnicy. I żeby wjazd do tego starego miasta był właśnie mniej więcej w ten sposób i żeby stare miasto samo siebie było poukładane na całkowicie równym terenie. W sensie, bo wtedy najładniej wyglądają tego typu dzielnice. Czy tutaj, bo tu się to podnosi dosyć znacząco. Dobra, to sobie zrobimy chyba od tej, chociaż nie no, byłoby miło od środka. Dobra, to sobie zróbmy to w ten sposób. I sobie po prostu tutaj trochę tą górkę będziemy musieli ściąć. A też nie chcę, żeby stare miasto było zbyt dosyć małe. Więc pytanie do was, czy stawiamy ten dworzec kolejowy w starym mieście? Bo jak postawimy go, to wtedy się nagle się pojawią pociągi. Będę je rozbudowywać w naszym mieście też. To nie jest tak, że ja tylko postawię dworzec. No i tak, jak się zastanawiacie, co tutaj nam się pojawi w tejże dzielnicy i w ogóle, to ja już wam tłumaczę. Po pierwsze, co w tej dzielnicy nam się pojawi... A, tu widzę, że droga zjeżdża w dół. No, to chyba zaraz sobie ją podniesiemy. No, to nie będzie zły pomysł w sumie. Tak, bo tak dziwnie to wygląda. Tutaj w dół to jeszcze może być, ale w dół... No to tak, po pierwsze, co się pojawi w tej dzielnicy, to jest dosyć ważna rzecz, może się wydawać. To będzie pestka. I od razu mówię, nie wiem, czy wszyscy wiecie, co to jest pestka, ale od razu mówię, że pestka jest tutaj, będzie przynajmniej, nie będzie działać. Ona będzie jako przyszły przystanek dla pestki, żeby w przyszłości tutaj mógłbym już postawić tam pestkę i żeby po prostu ona tutaj jeździła, tak? Nie będzie na razie, przynajmniej nie przewiduję, żadnych konkretnych tutaj bambajów już dojeżdżających do naszej pestki. Ale w przyszłości na pewno będzie coś tutaj dojeżdżać. Tylko no, tak jak powiedziałem, to jest mnie przyszłość. No bo pestkę, tak jak mówiłem, chcę zbudować już bardziej pod koniec. Znaczy nie pod koniec, tylko jak już miasto będzie bardziej w zaawansowanym etapie rozwoju niż tak jak jest teraz. Bo teraz to wiecie. Mamy trochę tego, lema. Sądzę, że ten przystanek się tutaj przestawi, tylko trzeba mu dać chwilę. A poza tym to chyba... Czy tu się zrobiło światło? Tu się zrobiło światło. I więcej nie ma się do... No, świetnie. To tak, postawmy sobie wjazd do tej dzielnicy. W sensie, ja ogólnie chyba zejdę z tą drogą na ten poziom niższy, bo tutaj tą skarpę tak całkowicie wycięliśmy. Całkowicie. W sensie, że całkowicie tą drogę wypłaszczę przynajmniej do tego momentu. Też wiecie co? Jak już do tego momentu, to mogę właściwie całkowicie zejść z wysokości i po prostu tutaj sobie to wyrównamy. Wyrównamy, żeby ta droga była na jednym terenie. Wtedy będą po prostu większe zjazdy z tych różnych dróżek, a to będzie wyglądać trochę lepiej. No poza tutaj podjazdem, tak? Bo ten podjazd tu musi być. Tego nie przeskoczę. No ale powiedzmy, że sobie tutaj zrobimy jakiś taki podjazd, w miarę łagodny. Na końcu z tego miasta, dobra. To brzmi jak plan. Dalej, co będzie na pewno w naszym mieście? No to tak jak chcieliście, żeby było, tak też będzie. To oczywiście jest nasze... Wydaje mi się, że tutaj coś skręciło bardziej, ale dobra. Czekajcie. No, bardziej zakręciło nam ten drogę niż powinno. Dobrze. Zmienię to w takim razie w ten sposób. W ten sposób zawsze musi się zbudować dobrze, więc... Tak, to jest taki... To jest taki trik na Skylinesy, jak coś jest nie tak. O, i teraz w sensie... Nie jest tak, że zawsze wyjdzie dobrze, ale w większości wypadków nie powinno być aż taki jazd, jak mieliśmy przed chwilą. To tak, po pierwsze będzie Bambaj, no ale to wiadomo. Po drugie będzie to trolejbus tej jednej dzielnicy dojeżdżać. Po trzecie będzie stacja metra, no i raczej podziemna stacja metra, bo naziemna to na pewno nie, ewentualnie bym się zastanawiał nadziemną, ale ten pociąg by musiał jeszcze skądś wyjechać, a nadziemna też mi się bardziej, tak trochę bardziej mimo wszystko kojarzy z futurystyką, więc wiecie. To nie te rejony, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to się przestawiło, przynajmniej się przestawił, świetnie. Czy ja tutaj już zrobiłem te... Nie, nie zrobiłem. To sobie zrobimy, żeby tutaj się budowały te nasze budynki, bo... No, głównie też chciałem właśnie tutaj zaspokoić popyt sobie dzięki temu. I tak, co będzie się znajdować na starym mieście? Na starym mieście po pierwsze budynki unikatowe. Po drugie będzie to głównie zabudowa mieszkalna i handlowa. Nie przewiduję biur, chyba... Znaczy,
Spróbujemy postawić też jakieś biura, ale nie daję głowy, żeby nam to ładne biura. Może w ten sposób. Bo nie wiem, nigdy nie budowałem biurowców, no możemy zaraz przetestować, jakby wyglądały biurowce. No to nie jest zły pomysł. Przetestujmy, jakby wyglądały biurowce, które mnie w dzisiejszym odcinku interesują. Zrobimy taką małą miejsce do testowania. Zróbmy to przy okazji, tutaj coś ludzie będą normalnie dojeżdżać. Zróbmy to w ten sposób, wyrzućmy światła. I zróbmy sobie tutaj biurowce i tak. To będą, bo jak to mam kolejny typ? Mamy albo europejski, albo Modern City Center. I my sobie może weźmiemy tutaj różne w tym rejonie. Będziemy patrzeć, co się tutaj wybuduje, co nie? Sobie tu damy coś takiego, a tu sobie damy coś takiego. I zaraz sobie wybierzemy najciekawszy element, jaki by mnie interesował. Tu będzie. Nie, tu będzie Europa Subrea. A tu będzie, one są wszystkie, oczywiście, żeby nie było, te budynki, które teraz tutaj buduję. One są wszystkie tylko i wyłącznie z DLC, które tylko i wyłącznie to dodają i są bardzo drogie. No, ale do tego typu celów akurat ja sobie mogę pozwolić tutaj to kupić samego. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale te wszystkie datki kupowałem z własnych kieszonkowych. To dopiero jest wydatek. Łącznie na skalę to chyba już było z 1000 zł czy coś. No, mogło być tyle. Dobrze, to tu zaraz zacznie się to budować, mamy komunikację i będziemy sobie patrzeć, jak to wygląda. My się zajmiemy bardziej, jak wygląda nasza dzielnica. To tak, po pierwsze wjazd. Wjazd chcę zrobić dokładnie w tym miejscu. I będzie główna aleja, bo chcę zrobić tę główną aleję, to chyba będzie właśnie taka, a bambaje będą jeździć tylko wyłącznie swoimi uliczkami. Dalej, żeby ładnie to wyglądało, bambaje będą wjeżdżać oczywiście od boku, nie będzie ich tutaj z głównej tej części. To sobie zrobimy tutaj ścieżkę rowerową i ona będzie tutaj ciągnąć wzdłuż tej naszej alei i w niektórych miejscach będzie miała faktycznie możliwość wyjazdów do tej dzielnicy też, więc no. Także taki jest plan. Tutaj ja wiem, że będą później wjazdy do tej dzielnicy, ale na razie chcę zrobić sobie wszędzie rowerki. To będę mieć mniej więcej pokaz, bo zaraz będę musiał budować kolejny budynek, który jest trochę, w sensie z jego się domyślam się, że większość z was, jeżeli nawet go posiada, bo on też jest z dodatków DLC Natura Disasters, jeżeli nawet z niego korzystacie, to pewnie bardzo rzadko albo jeszcze rzadziej, bo on normalnie nie jest w ogóle do niczego potrzebny. To jest moje podejście, no ale zobaczymy. Dobra, i tutaj sobie to cyk podłączymy, dobra. No i co ja tutaj chciałem tak postawić bardzo? Mówię oczywiście o wale przeciwpowodziowym, no bo wiecie, jak stare miasto, przydałoby się... W sensie, jeszcze jest jeden obiekt, który bym mógł tu postawić. I nie powiem, że się nie zastanawiam. Bo wiecie, co to by znaczyło. Fosa. Fosa i stare miasto. Znacie coś bardziej idealnego? Coś tak, co daje nam taki budynek? Budynek nam daje niesamowitą funkcję, iż trzeba robić nad nim wiadukty, ale zazwyczaj, może poza tym przypadkiem, się to bardzo prosto buduje. Czekajcie, jakbym sobie znalazł stare bambajowe. O, no widzicie, one się bardzo łatwo tutaj budują. Chyba sobie zrobimy coś takiego. Tak, możemy sobie zrobić tutaj najpierw taką fosę, ale nie aż tak głęboką jak tutaj. Znaczy taką całkowicie płytą. Dlatego chciałem właśnie tutaj wyrównać ten teren. To będziemy mogli spokojnie wszystko tutaj wyrównać sobie do tego jednego rejonu. Dobra, i teraz tylko muszę sobie się upewnić, że wszystko aby na pewno jest na jednym poziomie, bo jeżeli teraz coś nie będzie, to wtedy będzie lipa. Dobrze, na razie widzę, że z tej ulicy dużo osób bardzo korzysta. To może i dobrze. Także tak, najpierw sobie zróbmy fosę. No i fosa będzie chyba tej głębokości, tak mi się wydaje. Dobra, i widzę, że niestety... Zrobiłem właśnie najpierw... Chciałem specjalnie zrobić najpierw to. Czekajcie, i ta ścieżka dobra tu zostanie? Ale taka beznadziejna. Nawet taka zostaje, taka kiepska. O, dobra. Widziałem, jest linia pomocnicza, dobra. To jest ta linia, która mnie interesowała. Teraz tylko pytanie, gdzie mi jeszcze się ona uda ją złapać. No właśnie, to jest problem ze skanerami. Okej, dobra. No i tak, widzę, że ewidentnie ta droga rowerowa nie wygląda jak to, co chciałem, żeby była. Więc trzeba będzie ją sobie niestety zmienić z rowerowej na ogólny jakiś trakt, którym będą mogli jeździć piesi, rowerzyści i ogólnie wiecie. Bo to ma być takie miejsce reprezentatywne. Jeżeli sobie zrobimy taką właśnie uliczkę, może niekoniecznie taką,
A coś bardziej w tym stylu, to jest taki, ja to nazywam jeszcze bardziej, to mi się nie podoba. A ja tu bardzo chciałem to wstawić. Okej, okay, dobra. Dajcie mi chwilę, ja zaraz to postawię. Dalej i zobaczcie, ja pamiętam, mi się przypomniało, że mam taki wspaniały budynek, uliczka starorynkowa, ona idealnie, szkoda, że nie można jej dwa razy zbudować, wiadomo co byśmy zrobili, no ale dobra, tak czy siak, jest ona jedna z tych ładniejszych uliczek, jakie są w grze, patrzcie na nią po prostu, dobra, włączmy light i zaraz się może nam zapali w środku, ona idealnie nam się wpasowuje właśnie w rynek naszego tutaj starego miasta. Dobrze, nie chcę się włączyć niestety, a robi się coraz później, w sensie robi się noc, oczywiście o to mi chodzi. Nie, że później odcinek czy coś. Dobra, no i tu nam się ulica też rozjechała, ale to chyba jest akurat związane z Bambajami, jeżeli dobrze pamiętam. To co właśnie tam proponowaliście, żeby tutaj te uliczki takie bambajowe właśnie nam rozdzielały te ulice jako taka ulica właściwie, jako takie uliczki. Jeszcze tutaj mam dosyć dużo pomysłów, jakby tutaj je pochować, ale od tej strony zobaczcie, jak to będzie ładnie wyglądać, jak ten bambaj tu będzie jechać. Bambaj chce, żeby były dwie opcje dla niego. Jeden będzie przejeżdżać na wylot, a drugi będzie się kręcić w środku. Oczywiście wszystkie jednokierunkowe, nie muszę chyba wam tłumaczyć czemu. No i taki mam plan. Tak samo chcę zrobić tutaj, puścić ścieżkę pieszą. To będzie trochę taka jakby większa uliczka, albo no nie wiem, bo trochę już nam poszerzyło to. I to będzie tracić ten smaczek, który chciałem tu wprowadzić. Jakby to zrobić, żeby to dobrze działało? Chyba tak niestety musi pozostać. Swojego mam pytanie za 300 punktów. Czy jakikolwiek sposób, jeżeli by mi się tu udało, o właśnie. To nie jest ta siatka. Zaraz wam pokażę, bo mam taki pewien plan. Wiem, że się dało to zrobić jakoś w Skylinesach. Jest to trudne. Czy ty byś mi dał to po... Nie wiem, czy wiecie, do czego dążę, ale nie. Szkoda. Bo jeżeli bym w ten sposób, da się zrobić w ten sposób, żeby budynki się budowały po drugiej stronie, ale to jest szalenie trudne i nie działa z wszystkimi budynkami. Dobra, za chwilę się widzimy dalej. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
Proszę bardzo, tak wygląda nasze stare miasto. Jak widzimy, dużo się pozmieniało. To głównie dlatego, że nie mogę po prostu nagrywać dźwięku jeszcze w tym samym czasie. Ale mamy suchą dzielnicę, bez niczego, bez żadnych faktycznych budynków, do których mieszkańcy nasi by chcieli tu przyjść. Co znaczy, że za chwilę to musimy zmienić i to dosyć gruntownie. Jedna mała rzecz, której nie ma w ogóle w tej dzielnicy i się teraz tym zajmiemy. Po pierwsze, pieniądze bardzo, jak widzicie, nam zeszły w dół, bo sama ta katedra kosztuje pół bańki. A propos. Także tak to wygląda i czekajcie, sobie wyłączę niektóre budynki, bo one ciągną pieniądze, a ja nie mam skąd ich zasilić, a też przy okazji chciałbym coś zrobić. Więc i parę budynków, których tutaj nie ma, a przydałoby się. Po pierwsze, no to jest poczta, z tym, że poczta nie jest aż tak bardzo niezbędna w tej dzielnicy jak zawsze. Czemu? Ponieważ i jest tutaj też inny budynek, zaraz wam pokażę, bo nowe przepisy tutaj, multum nowych przepisów właściwie powciskałem. Co trochę zmienia tutaj na rozgrywkę, więc ja tu chciałem koniecznie postawić jeden budynek. Możecie go znać, możecie go nie znać i to jest to. Mały schron. Czemu chcę tu postawić mały schron, a nie duży? Bo duży byłby duży, to jest podstawa. A po drugie, mały da się w miarę wcisnąć. Akurat tutaj pod ratuszem naszym, zresztą pokażę te wszystkie budynki, żebyście wiedzieli mniej więcej co i jak. Jak będziecie mi później tam pisać w komentarzach, żeby coś pozmieniać czy coś, to żebyście widzieli, co jest gdzie. Dobra, no chyba mimo wszystko tu będzie najlepsze, tylko trochę schowane, bo nie chcę go też tak mieć na wierzchu. I widzę, że jeszcze jest tutaj jedna ulica źle zbudowana. Tak, bo ja chcę takie zbudować, żeby wiecie, te nasze bambaje, które tutaj jeżdżą, o, idealnie siatka się tutaj wyrównywała. Dobrze, to tak, najpierw sobie ustawmy schron, w sensie schron. Nasz autobus i góra, nie wiem, ile to nie będzie trwać, może być dosyć długi też przy okazji. No, ciekawe czemu właściwie, ale wiemy, o co chodzi. Dobrze, tak, pierwszy przystanek sobie damy tutaj. Dalej nasz sobie podjedziesz tu. Koniecznie tutaj sobie zróbmy jakieś przystanek, no, żeby już dochodzili sobie jakby coś do tych naszych miejscówek, zresztą wiemy. I tutaj do tego schronu mogą pójść tylko i wyłącznie mieszkańcy lub osoby, które się znajdują w tym, w tej części miasta mieszkają lub w ogóle, no wiecie, o co mi chodzi. Inne osoby są niemile widziane. Dobra, no taki to autobusik ewakuacyjny. To po kolei. Najpierw od budynków. Po pierwsze, mamy tutaj park meteorów. Wszystkie są wyłączone, no bo tu nawet nie ma prądu teraz, więc no wiemy chyba, o co chodzi. O, na przykład poczta, to nawet ścieków to? Czemu nie ma ścieków? Prądu brakuje. Tutaj brakuje prądu. Tak się zastanawiałem, jak to prądu brakuje. Dobra, tak, no to już ścieki zaraz będą. Natomiast tak, jak widzicie, prądu nie ma, ale to po kolei. Mamy tutaj zimowy rynek, no bo wiemy, zima, jest choinka i dosyć ładnie się mi tutaj wkomponował w to wszystko, więc stwierdziłem, że... A, co mi tam? Tylko widzę, że... Czy tutaj ta kratka jest, dobra. To mamy jeszcze jedną ekstra kratkę tutaj, to może się coś pobuduje, zobaczymy. Dalej, mamy tutaj naszą katedrę. Jeżeli wam kojarzy się z Notre Dame, to macie wspomnienie ze mną, mi też się to kojarzy. Na w centrum naszej tutaj jest wieża zegarowa, w centrum, ponieważ tutaj jeszcze się trochę to przesunie, miasto, tylko fundusze się skończyły na budowę, dlatego skończyliśmy. Także to bardzo ładnie nam tutaj ta wieża wygląda, nie powiedzcie mi, że nie. Z każdej strony idealnie będzie ją widać, dzięki czemu będzie nam tutaj idealnie pasować. Dalej mamy biuro opresji, więc proszę bardzo. Mamy teatr, który też tutaj nam się ładnie skomponowuje, poczta, to wiemy, biblioteka publiczna. Stwierdzimy, że tu się przyda, bo będą w niej targi, ale o tym za chwilę. Sklep wielobranżowy, proszę bardzo, też dosyć tak ładnie tutaj wkomponowuje się w ten design i tutaj jest trochę oddalony nawet od tej drogi, dzięki czemu trochę to lepiej wygląda. Dalej, tak jak widzieliśmy, to już jest ulica starorynkowa, ona tu bardzo dobrze nam pasuje. Mamy naszą fabrykę mebli, też jest wyłączona, no bo wiemy. Statua dobrobytu też jest postawiona. Mamy bibliotekę akademicką oraz ratusz miejski. Ponadto mamy tutaj nasz schron i dwie stacje metra. Metro, właśnie, a propos metra. Wybudowałem w międzyczasie linię metra. Tylko tak, nie przebudowaliśmy jeszcze tego, to będzie w kolejnym odcinku chyba. Albo jeszcze kolejnym, zobaczymy. Muszę w sumie uzbierać trochę pieniędzy, żeby to zbudować. I nasze metro jedzie sobie tutaj i jedzie jednokierunkowo na tych wszystkich stacjach poza końcową, której będzie już wjeżdżać właściwie tutaj. Taki jest zamiar. Czemu jest jednokierunkowe? Bo stwierdziłem, że tak najlepiej będzie się tutaj nam rozdzielać to. I zobaczmy w sumie, jak jest wykorzystywana ta linia metra, bo nie wiem.
Okej, okay, mało 30 osób, ale jak coś, to jest to idealne, w sensie mało, bo nie jest podczepiona do głównego miejsca, ale w przyszłości to sądzę, że będzie miała branie. Raczej na pewno. Tak mi się wydaje. Dobrze, to tak dalej. Trzeba by było tutaj zrobić miejsce na nowy bambaj, bo tu za chwilę nam się pojawi nowy bambaj, który też tu będzie zawracać. A ta dzielnica okazuje się, że chwilę tutaj dłużej posiedzi. Dobrze, no to tak. Zobaczmy teraz to, co mnie najbardziej was może... A, i jeszcze tutaj bym zapomniał, mamy łuk miejski, który idealnie konfiguruje się jako wjazd do naszego tej części. Dookoła mamy w całości tutaj nasz wał, ścieżki, które tutaj w przyszłości mają chodzić mieszkańcy. I dookoła tak sama ścieżka. Wyjeżdżają bambaje na wylot. I jeden bambaj będzie jeździć w kółku cały czas po całej dzielnicy. Tu na przykład dwa ściągnąłem bambaje do środka, żeby było jakieś dojście do tych stacji metra, bo tak to by wyszło, że są stacje metra, ale do nich dojścia brak. A tego też bym nie chciał. Dlatego tutaj te bambaje zjeżdżałem i tu jeszcze będzie jedna w tą stronę przejazdowa, bo tak samo jest tutaj jedna. Tu nie będzie bambajów, to jest tylko chwilowe. I bambaje będą na razie jechać do tej dzielnicy, dlatego tak to właśnie stworzyliśmy. Są z przejścia, żeby póki co te bambaje miały jakiekolwiek komunikację dobrą i połączenie dobre właściwie, tak bym to powiedział. Więc tutaj widzimy są miejsce do przyszłych przystanków. I te trolejbusy mają jeden tu, drugi tu. I drugi trolejbus, to jest ten fioletowy, to jest nowa rzecz, którą wprowadziliśmy do naszego miasta. On jedzie sobie tutaj i jedzie sobie do tej pętli. To jest też okrągła rondo. I sądzę, że to jest po prostu dobre rozwiązanie, żeby trochę to jeszcze bardziej rozwinąć. W tym miejscu komunikacja, bo tutaj jak wiemy było dosyć kiepsko, a właściwie nie było jej zbytnio. Także tak to wygląda. Dobrze, bez zbędnego gadania. Trzeba teraz tu zrobić jakąś dzielnicę i właśnie nad tym się zastanawiam, bo o ile tutaj mamy właśnie takie bardziej handlowe części, to ja sobie może zróbmy pauzę, to będziemy widzieć, jak później nagle nas się całe miasto buduje. A, no i bardzo trudno było wstawić to, żeby nie było i te wszystkie ścieżki dookoła tego i samą wieżę zagadawą w tym miejscu. To chyba możecie się domyśleć. Dobrze, to tak. Chcę tutaj dosyć to wymieszać z różnymi rzeczami. Na przykład tutaj bym bardzo chętnie zrobił sobie coś takiego. Dobra. I też chciałem biura postawić. Tak jak tutaj na przykład mamy skałę, to według mnie to jest jedno z lepszych miejsc dla naszych mieszkańców. Wszystko jest oczywiście wybudowane, będzie się budować według danego stylu, zaraz go zobaczycie jeszcze. Wam go pokażę. I wydaje mi się, że... Nie, bo chciałem wybudować biura w sumie dookoła tego wszystkiego, ale... Ale nie... No dobra, możemy spróbować na razie z czymś takim, żeby biura się budowały dookoła, co da im taki pewien charakter. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać później dalej. Nie wiem, nie wiem właściwie, dalej nie planowałem, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy w ogóle, jak ta dzielnica wyjdzie. Jestem bardzo... To miasto na PS4, na PC kiedyś budowałem dla siebie, ale jak dobudowałem dla siebie, to chyba nie musiałem mówić, że trochę się inaczej grało. Dobrze, to tak, tu są sobie mieszkańców, skoro to jest w ten sposób poukładane. I tu będzie też jeszcze jedna dzielnica stricte biurowa. Dalej możemy się domyśleć, że tu będzie w całości handel. I obok naszego tutaj teatru również będzie handel. Dalej, nie postawiliśmy jeszcze jednego budynku unikatowego, który będę chciał postawić. Ja go sobie postawię na razie tutaj z boku, obok tej linii bambajowej. Jako budynek, który ma się pojawić, może w ten sposób, ale jeszcze się nie pojawił z wiadomych rzeczy, ponieważ ta dzielnica nie jest ukończona. Jest to budynek, możecie go kojarzyć, chyba jest darmowy, nie pamiętam, no to jest oczywiście kino. Kino sądzę, że jest po prostu dosyć bardzo ważnym budynkiem. Sprawdzamy, tutaj zbliżamy się dosyć blisko do tego lasu, dlatego ta dzielnica się tu będzie kończyć i będzie widać z niej przemysł. Taki jest jeden z planów. No, zobaczymy, jak to będzie. W ogóle tu jeszcze będę musiał jakoś prąd dociągnąć. I chyba chwilowo najprostszym metodą dociągnięcia prądu do tej dzielnicy to będzie ciągnięcie drutu tutaj i od siebie drutu do tego. Słuchajcie, no tak, my sobie stąd przyciągniemy ten nasz drut. Słuchajcie, tak, drut tu i drut tu. Dobra, chyba w ten sposób będzie najlepiej. Tak to wygląda. No i czekajcie, bo jeszcze nie skończyliśmy sobie tutaj naszych kolorów. Tak, tu bym na pewno chciał jakąś jedną z tych części, zwłaszcza obok tego, żeby to było miejsce dla naszych mieszkańców, przynajmniej od tej strony. I tutaj, ponieważ wiemy, to sobie zrobimy już handel. Ogólnie tutaj też handel, nie wiem, czy on ma być cicho w nocy, chyba nie. Chyba niekoniecznie. Biuro opresji kojarzy mi się bardziej z jakimiś biurami właściwie, więc też sobie zrobimy tutaj obok niego będą biura od tej strony.
to będzie na pewno preferowane. Tutaj nie wiem, czy mi się chce, żeby to się tu coś budowało właściwie. Może niekoniecznie w tym miejscu. Natomiast od drugiej strony biura opresji już będą mieszkańcy, żeby mogli patrzeć, gdzie jest ich opresja. No tutaj na to chyba nawet muszę tłumaczyć. Tu będzie handel dookoła tego. Także i trochę tego, i trochę tego jest taki misz-masz, bym powiedział właściwie, różnych kategorii dzielnic. Zobaczymy, jak to się wybuduje. Jedną rzecz bym zmienił, bo tu jest bardzo dużo handlu, a handlu mamy ogólnie dosyć dużo. To będzie tutaj ta leciutka zmiana, że to będzie ten rejon, to będą mieszkańcy. Zobaczymy, jak to się pociągnie. Dobrze, to teraz tak, włączam wszystkie budynki na raz. Tak, on tutaj nie ma żadnych składów obok siebie, więc miejmy nadzieję, że będzie dosyć dobrze działać. A wiemy, jak to jest z budynkami, które nie mają obok siebie składów. Mogą działać, mogą nie działać. Będzie ciekawie, słowem. Nie ma też tu żadnego edukacji na terenie tej dzielnicy, no bo to ona ma być stricte swanego. Tu jest tak dużo budynków unikatowych, że ja się zastanawiam, czy tutaj to po prostu nie wybuchnie w pewnym momencie. Dobrze, to tak, dalej jeszcze jedną rzecz, którą bym na pewno chciał postawić, to jest tutaj szkoła taka. No i dalej tutaj bym jeszcze postawił szkołę średnią, żeby one właśnie jakkolwiek obsługiwały ten rejon. I teraz pytanie, czy ja mam... W pewnym typie, jak się gra, to wtedy jeszcze są specjalne budynki dla tego wszystkiego. Jaki by tu ładnie budynek wyglądał? Mamy saunę. Sauna? Nie, sauna to nie. No ma klinikę gdzieś tu trzeba byłoby po prostu postawić. I tyle. No ma, sądzę, że to dosyć jest oddalone miejsce, tylko... No ma. Tylko nie w tym, nie w tak konkretnym miejscu, bo takie konkretne miejsca mi się bardzo podobają. O, tu może... Chociaż... Właśnie z takimi budynkami później jest problem do ich powstawiania gdziekolwiek, bo one są problematyczne. Tak to bym powiedział. Problematic. Więc dobra, skoro on jest na razie problematic, to my sobie go problematycznie postawimy w tym rejonie. I jeszcze są budynki. Na pewno przydałaby się policja, jak zarówno jak i remiza. No bo wiecie, jak coś się zapali, nie mówię, że ma się zapalić, ale jest szansa. Mimo wszystko, to jest naprawdę high extreme miejscówki. Także tak, tu jest idealne miejsce, żeby to wstawić, ale niestety nie możemy. Niestety nie możemy, nie mogę na teraz wytłumaczyć. Zobaczycie zresztą za chwilę, czemu w niektórych miejscach nie można takich budynków postawić, bo po prostu później nie będą ładnie wyglądać. Tak, to już są takie trochę inne, bardziej smaczki bym powiedział. Dobrze, sądzę, że tu nie będzie zła straż pożarna i policja. Policja właściwie na zewnątrz może być tutaj. Pytanie, czy ty masz wodę? Wodę masz, prądu? Nie masz. Prąd z tej strony. Tutaj tak jest ten drut, też pociągi, w sensie bambaje dostosowane. I dobrze, niech to się zaczyna budować, a ja będę patrzeć z góry. Czekajcie. Jeszcze dwie linie bambajowe, to je teraz szybko zbudujemy, żeby nie było, że ich nie budujemy. Tak, tu będą dojeżdżać na razie jedna linia bambajowa i będzie ona dosyć ciekawą linią, ponieważ będzie jechać do innej pętli niż moglibyście się spodziewać. Niestety po prostu nam się pokończyły trochę miejscówki, gdzie moglibyśmy to budować, dlatego trochę inaczej to będzie wyglądać teraz. Ale dobra, tutaj będzie na pewno przystanek, tylko że tutaj są, tak jak mówiłem, tymczasowe na razie niektóre przystanki, więc zobaczymy jeszcze w przyszłości, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie, jakie ładne budynki, no tutaj jest akurat ściana, jaka jest ściana, ale zobaczcie, jakie ładne te uliczki dzięki temu się budują, że tam jest ten styl europejski. Bambaje jak bambaje, one się przyciskają przez te różne dzielnice i ładnie to wygląda, ale budynki, no po prostu,
Tu mamy jakieś takie w końcu coś poukładane, zachowana jakaś estetyka, kultura budynku, a nie tak jak zazwyczaj jest w mieście buduje. I też bardzo miło, że jak jest narożnik uliczny, to faktycznie buduje się budynek, który ma narożnik. Tu mamy naszą galerię handlową, trochę to inaczej wygląda i dookoła galerii jest ścieżka, jeśli jesteście ciekawi. Mamy stację metra, mamy nasz taki budynek, do niego dojście jest trochę trudniejsze. Zobaczmy, jak jest tutaj obok naszego biura opresji. No idealnie obok niego tutaj się nasze te budynki pochowały. Tu widzimy na przykład podwórka, też podwórka. W niektórych miejscach, jakbym idealnie zbudował niektóre te, to wychodzą studnie, jak mamy nawet w prawdziwych zabudowaniach. O, tu jest na przykład całkiem miło, bo mamy tą starorynkowo i mamy właśnie połączenia z tymi różnymi budynkami. Sądzę, że nawet część takich większych, więcej dzielnic będziemy tak budować z tymi konkretnymi stylami, bo one naprawdę ładnie wyglądają. O, ten budynek idealnie się wkomponował tutaj w środek. No tutaj niestety nie do końca na tym okręgu wychodzą budynki w skaleńcach, ale to akurat był tak samo problem w SimCity, jak i tutaj. Tu jeszcze brakuje jednego budynku i będziemy mieli taką dosyć duży plac dookoła. Wspomnę tutaj dojazd tego placu. To jest bardzo ciekawe, bo to jest ta droga, więc bardzo to ładnie wygląda według mnie. I ogólnie całkiem nieźle się poukładało. Tutaj tak samo mamy i tu chyba się coś też buduje na środku, czy nie? A niech będzie. No i jak widzimy, ogólnie całkiem ładnie się to buduje wszystko. Budynków oczywiście nie ma miliona, więc jest szansa, że jakieś się będą powtarzać. No teraz akurat leje deszcz, więc no cóż. Ale ogólnie całkiem to ciekawie wygląda. No poza tym, to jest już jakaś hańba. Dobrze, zobaczmy, jak tam ludzie korzystają z naszych bambajów. To jest jedna linia, która jedzie tam dalej. Okej, okay, całkiem zużywana, a wy nie macie wody. Pewnie tak, jak myślałem, nie dociągnąłem ją wam jej po prostu. Dobrze, to sobie zróbmy ją tutaj, żeby była, bo mimo wszystko przydałoby się, żebyście wszyscy mieli tą wodę. Jak ktoś nie ma wody, to później wychodzi nie najlepiej. Z tego, wy jesteście już po live, to jest zbyt pilno, więc wiecie, jak się udało, czy się udało, czy się nie udało. Ja nie wiem, jest tyle na razie, no bo jak odpowiedzieć. Nie było mnie jeszcze, to jest nagrywane przed. Dobrze, tu niestety część budynków jest opuszczona, no bo nie było wody. Ale już teraz jest, to już nie powinni wyprowadzać się. Tu mamy też kamień i obok niego jest bambaj. Dobrze, zobaczmy, bo to jest druga linia, to jest chyba ta. Tak mi się wydaje przynajmniej. To jest ta krótsza, która się kręci tylko po tej dzielnicy. Ja sądzę, że jeden, dwa tramwaje, w sensie, chyba niech będą, trzy tramwaje mogą być w sumie. Dobrze, no i tak wygląda nasza dzielnica. Oczywiście nie jest jeszcze idealna, jeszcze się to rozwija. Nie jest też zakończone nasze stare miasto, ale na pewno daje już ten pewien klimacik. Co sądzicie o tym naszym starym mieście? Piszcie w komentarzach. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. I zanim napiszecie w komentarzach, ja widzę, że jeszcze nie zrobiliśmy. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!